kochani, w serii o moich roślinach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o anturium. Moje anturium, te oto tutaj, które widzicie, jest to odmiana Princess Amelia Elegant. Charakteryzuje się ta odmiana anturium tym, że jej przylistki kwiatowe, bo to nie jest kwiat, kwiatem u anturium jest sama ta kolba, a to jest przylistek kwiatowy, że jest on w kolorze od takiej bieli, tak jakby na końcu był pomoczony w różowej farbie. Fajnie to bardzo oryginalnie wygląda. Anturium jest dość kapryśną rośliną, ma dość specyficzne wymagania. Z tego względu, że anturium bardzo nie lubi być podlewane zimną wodą. Anturium nie lubi mieć tak zwanych zimnych nóg. Nie lubi mieć zimno od korzenia. Anturium należy zapewnić podlewanie wodą letnią, a nawet lekko ciepłą. Wtedy anturium będzie nam dobrze rosło. Tak samo nie powinno stać na żadnej, nie wiem, betonie, na jakichś zimnych kafelkach, ponieważ tego po prostu bardzo nie lubi. Następną, drugą sprawą, bardzo, bardzo ważną w uprawie anturium jest podłoże do anturium. Podłoże do anturium jest dość specyficzne, ponieważ anturium nie lubi stać w zwykłej ziemi, dlatego że jest to epifit. To znaczy kwiatek ten uczepia się korzeniami innych roślin, podobnie jak storczyki. Można powiedzieć, że w sumie ma bardzo podobne wymagania do storczyków. I właśnie anturium wymaga mieszanki zwykłej ziemi z podłożem do storczyków. Tego podłoża do storczyków nawet może być więcej niż czystej ziemi. I wtedy ta ziemia będzie bardzo przepuszczalna. Woda powinna nam przelatywać przez doniczkę i zatrzymywać się na spodku, żeby kwiat mógł sobie wypić tą wodę. I to jest naprawdę, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo ważne w uprawie anturium, żeby właśnie ta ziemia była taka przepuszczalna. Tak samo nie należy, można zraszać anturium, ale trzeba uważać, żeby nie zraszać właśnie tych pseudokwiatów tutaj, z tego względu, że wtedy powstają na tych blaszkach liściowych powstają brzydkie, brunatne plamy. Kwiaty nie lubią podlewania właśnie. Liście można sobie zrosić, jeśli ktoś chce, bo generalnie anturium lubi bardzo wilgotne powietrze, ale nie lubi zraszania tutaj, że tak powiem, po tych przyliskach kwiatowych, bo powstają plamy. Dlatego anturium warto jest uprawiać w kuchni, dlatego że w kuchni się gotuje i mamy tu często więcej wilgoci niż w innych pomieszczeniach. Na przykład jeszcze w łazience też by było odpowiednie dla niej miejsce. Co jeszcze? Anturium zwane jest też sercem Hawaii. Taka potoczna nazwa. Uważam, że jest to kwiatek fajny. Jak się zna sposoby jego hodowli, to naprawdę może być bardzo fajną ozdobą. Kwiatki kwitną bardzo długo, bo u mnie nawet do kilku miesięcy, do pół roku nawet. Także jest to wdzięczna roślinka. Tak samo nie lubi przeciągów. Nie wiem, czy już o tym mówiłam. Przeciągów tak samo nie lubi, zimnych. I generalnie lubi dość wysokie, ciepłe temperatury i lubi wilgoć w powietrzu. I wtedy rozwija nam się pięknie, bez żadnych problemów. Generalnie, jeśli chodzi o jakieś pasożyty, to raczej się anturium nie czepiają. No chyba, że naprawdę nieodpowiednio je hodujemy, to wtedy no, może być różnie. Ale generalnie jest to dość odporna roślina na wszelakie szkodniki. Kolejną roślinką, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jest juka. Proszę bardzo, tutaj jest moja juka. Ja ją trzymam tutaj w kuchni na bardzo słonecznym parapecie. Słoneczko tutaj mam praktycznie od samego rana do późnego popołudnia. Ale juka ta bardzo dobrze, ja już ją mam 2 lub 3 lata. Juka ta bardzo dobrze się trzymała, również ją trzymałam w takim płócienistym salonie, bo w moim salonie nie ma za dużo światła słonecznego. I też dobrze się miała, naprawdę fajna, odporna roślina, nie chorowała mi nigdy, nie miałam żadnych pasożytów nigdy na niej.
podlewam ją raz w tygodniu niewielką ilością wody, bo juka bardzo mocno pochłania wodę z podłoża. Zraszam ją od czasu do czasu, przemywam czasami listki i tak sobie rośnie. Bezproblemowa jak dla mnie, bezproblemowa roślinka, bez większych wymagań. Teraz właśnie w lecie troszeczkę mi odbiła, wypuściła dużo nowych listków i tak się, że tak powiem, wystrzeliła do góry. I naprawdę jest fajna, jestem z niej bardzo zadowolona, jest ozdobną, fajną rośliną. Chciałam Wam się jeszcze pochwalić, bo jak wiecie, moją najbardziej ulubioną rośliną z moich domowych jest moja monstera. Chciałam Wam pokazać, że wypuściła mi właśnie w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia, dwa nowe listki. Tu jest jeden nowy liść i tutaj wychodzi kolejny. Podejrzewam, że będą to liście dziurawe, z dziurami, z tego względu, że są tutaj przerwy. Myślę, że to są właśnie te dziury. No mam nadzieję, że w tym tygodniu się pięknie rozwiną i będą dwa piękne kolejne liście. Tak, kochanie. Obawiałam się trochę, że ona ma tutaj za mało światła, ale najwidoczniej jej warunki odpowiadają, bo podejrzewam, że inaczej liści z podejrzeniem dziur by nie wypuściła, tylko najwyżej całościowe, gdyby jej było za ciemno. No uwielbiam ją, jest świetna. Jak nie wiem, czy pamiętacie, mam do Was jeszcze właśnie, chciałam Wam coś pokazać, może przestrzec troszeczkę. Jak pamiętacie, ja zamawiałam na eBayu liścia monstery, takiego z dziurami, i brałam do ukorzenienia. Więc liść mi się pięknie ukorzenił. Korzenie ma już naprawdę do dna donicy. Mam go na górze, mogłam go przynieść, ale myślę, że ci, którzy oglądają moje filmy, to wiedzą i pamiętają tego liścia, jak odpakowywałam paczkę, jak przyszła kurierem do mnie tutaj. Więc właśnie wypuścił ten liść. Piękne korzonki, jest wszystko super. I chciałam sobie zamówić młodą sadzonkę monstery, też z eBaya właśnie. I zobaczcie, jak to czasami bywa, jak kupujemy przez internet. To tutaj, co widzicie w tej szklance, to miała być młoda sadzonka monstery z kilkoma liśćmi i pięknie ukorzeniona. Także tylko miała rosnąć i już nic więcej. Nie dość, że dostałam samego liścia, nie wiem, czy tutaj dobrze widzicie, z gnijącym, tu o, gnije mi tym czubkiem, z którego powinien wyjść kolejny liść. O, widać dobrze to? Chyba widać. Gnije, o. To jeszcze zobaczcie te korzenie, już tutaj w ogóle nie ma korzeni. Ta sadzonka się nadaje do wody, to trzeba jeszcze totalnie ukorzenić. Pomijam już to nawet, że tu jest zgniły ten cypelek. Nie wiem, czy widzicie, o czym mówię, o tym tutaj, to. To jest nadgniły pęd nowego liścia. Także no przejechałam się bardzo. Miałam nadzieję, że będę miała kolejną fajną monsterkę, tak od małego, a tu takie coś. No byłam mega zła, no ale co mam zrobić? Najwyżej mogę dać panu negatywa. Pan jeszcze mi się tam tłumaczył, bo na kartonie w środku przesyłki mi napisał, że to jest zbyt wcześnie odcięte, ale sprzedaję, bo na pewno się dobrze ukorzeni i będzie ładna. No właśnie widzę, tylko że po prostu tam było napisane, że ja kupuję już ukorzenioną sadzonkę, tak, z kilkoma liśćmi. Jak widzimy, liść jest jeden, jeszcze na dodatek z gnijącym tutaj początkiem kolejnego liścia, także no, czasami kupując przez internet, no, można się naciąć. Mało powiedziane naciąć, bo ja szczerze naprawdę nie kupiłabym tego. Można się mega naciąć. W życiu bym tego nie kupiła, gdybym wiedziała, że to tak wygląda. Sadziłam ją na razie do wody, zobaczymy, co z tego będzie. Ale no, nie wiem, nie rokuję chyba za bardzo temu liściowi. Może przeżyje, może wypuści więcej korzeni, ale nie podoba mi się, nie takie coś chciałam, tak? I nie takie coś pan oferował, więc no nie fajnie. Ale bywa tak też czasami. Teraz oczekuję w środę. Zamówiłam sobie jeszcze jedną, bo wygrałam aukcję na licytacji za tanie pieniądze. I właśnie do pana napisałam, u którego licytowałam, czy to będzie na pewno sadzonka, mała monstery, czy to będzie też ukorzeniony liść. No bo jakby to miał być ukorzeniony liść, to ja bym podziękowała za to, ale nie, no pan mnie zapewnił, że będzie to sadzonka liściowa,
pięknie ukorzeniona, z kilkoma liśćmi, taka czysto do włożenia do ziemi będzie rosła, więc zobaczymy. Liczę na to, że tym razem się nie natnę i będę zadowolona. W środę, w czwartek ma mi ta przesyłka przyjść, zobaczymy. No mówię, nie kupiłabym, ale wygrałam licytację naprawdę za grosze, więc no warto zobaczyć, może akurat się trafi i sadzonka będzie fajna. Przepraszam moi kochani, że mam takie długie przerwy między filmami ostatnimi czasy, ale po prostu no tak wyszło. Postaram się kolejny filmik nagrać w krótszym okresie czasu, bo wiem, że tak jest lepiej. I na pewno są tacy, którzy czekają na te filmiki. Także postaram się. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że troszeczkę cennych rad, takich z mojego doświadczenia z kwiatami, uzyskaliście. Ja nie jestem żadnym specem, ja tylko mówię o moich spostrzeżeniach z moimi roślinami i mogę się z Wami tym podzielić. Może coś się przyda, jakaś rada z tego, co ja zaobserwowałam. Bardzo bym się cieszyła, jeżeli moje rady byłyby dla Was przydatne. Także no nic, pomału będę kończyć. Mam nadzieję, że... O, Laura mnie woła. Że w niedługim czasie się na nowo zobaczymy w kolejnym filmiku o roślinach i spróbuję dla Was naprawdę coś ciekawego przygotować. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Poproszę o kciuka w górę i oczywiście, jeśli mogę, o subskrypcję. Jeśli chcecie wiedzieć, co w dalszych filmikach będzie ciekawego, to subskrypcja na pewno Wam to ułatwi. I zapraszam na kolejny film. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!